Cześć, jestem Jurek z ośrodka szkolenia OSK Euforia. Sezon motocyklowy 2016 w pełni. Zapraszam na kategorię A, A2. Do Waszej dyspozycji oddajemy dwie Yamahy XJ6. Chcę zaznaczyć, że to są modele po liftingu, czyli z roku 2015, z bardzo małym przebiegiem, w idealnym stanie. Są wyposażone obowiązkowo w system ABS, który bardzo pomaga początkującym kursantom przy ćwiczeniu manewrów na placu manewrowym. Z własnego doświadczenia chcę powiedzieć, że dużo mniej wywrotek jest, jeżeli motocykl jest wyposażony w system ABS, gdyż prowadzenie motocykla bez systemu ABS wymaga dużo większego doświadczenia od początkującego motocyklisty. Oprócz Yamahy XJ6 dajemy także do dyspozycji motocykl, który został ostatnio wprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Jest to nowy motocykl Yamaha MT-07. Świetna, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. Bardzo motocykl zwrotny, bardzo szybki, czyli krótko mówiąc, bardzo fajnie rozpędza się z dołu, ma bardzo dobry moment obrotowy. W przeciwieństwie do Yamahy XJ6, ona w górnych granicach się rozpędza. Jest to tak zwany czołg, gdzie jadąc z pasażerem, mając 160-180 kg na sobie, bardzo dobrze się prowadzi, jest przyklejony do drogi. Yamaha MT-07 przy małych rozpędza się z dołu bardzo fajnie. Krótko mówiąc, przy większych prędkościach brakuje troszeczkę masy. Czuć, że to kółko przednie nam trochę mocniej pracuje, ale daje dużo frajdy dla początkujących kierowców, czy XJ6, czy MT-07. Krótko mówiąc, wybacza błędy początkującym kierowcom i daje im dużo satysfakcji z prowadzenia motocykla. Jeszcze raz, jeżeli ktoś będzie miał ochotę pojeździć, poćwiczyć sobie, zapraszam na kursy. Jeżeli ktoś sobie nie radzi, w chwili obecnej rozporządzenie daje nam możliwość szkolenia na motocyklu mniejszym, na Yamaszce YBR-125. Wtedy wszystkie zadania realizujemy sobie na mniejszym motocyklu. Dopiero po opanowaniu mniejszego motocykla możemy sobie przesiąść się na większy, bo pamiętajmy, większy motocykl to większy komfort jazdy, ale także większe ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy. Jeszcze raz wszystkich zapraszam. W razie pytań proszę wchodzić na stronę OSK Euforia, zapoznać się z ofertą i gdyby były nawet jakieś pytania przed egzaminem, proszę dzwonić, udzielę wszelkich informacji. Jeszcze Was bardzo serdecznie pozdrawiam.